prezes Sojka marzył, żebyśmy budowali okręty i promy. Dziś to marzenie spełnia się na naszych oczach. Budujemy całą serię okrętów, ale takich promów jak ten wcześniej nie budowaliśmy. Promu tak dużego, skomplikowanego i nowoczesnego. Ten prom jest chyba najnowocześniejszy, mogę śmiało powiedzieć, dzisiaj promem tego typu na świecie, o tych parametrach eksploatacyjnych. Pamiętajmy, że ten prom będzie pływał w rejonie, który jest jednym z najbardziej ekologicznie i proekologicznie ukształtowanych rynków, to znaczy między Szwecją a Polską, czyli między Skandynawią a Europą Środkową i Południową. I ten rynek jest niezwykle wymagający pod każdym względem, szczególnie ekonomicznym, bo ten rynek jest bardzo trudny, a oczekiwania krajów nadbałtyckich są coraz bardziej wyśrubowane. W związku z tym ta jednostka zastąpi co najmniej dwie, które mają lat już 30+. I chcielibyśmy, żeby takich jednostek wśród polskich armatorów, zarówno wśród naszego Unity Line, jak i Polferii Skowbrzegu, było jak najwięcej. Dyspozytor remontowa? Odpowiada dyspozytor remontowa. Proszę potwierdzić gotowość dowodowania. Panie prezesie, potwierdzam gotowość i proszę o zgodę na rozpoczęcie wodowania. Zgoda, proszę rozpocząć proces wodowania jednostki NB-101. Potwierdzam, procedura wodowania rozpoczęta. Dziękuję. Ze stocznią remontowa relacje polskiej żeglugi morskiej sięgają już kilkudziesięciu lat. Od wielu lat prowadzimy tutaj remonty, przebudowy. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z jakości, z podejścia do nas jako klienta. Dokonujemy remontów zarówno naszych masowców, jak i promów. A teraz, kilka lat temu, postanowiliśmy spróbować, czy można w polskich realiach ekonomicznych czy finansowych spróbować pokusić się o budowę takiej jednostki. I jak widać, można. Jeżeli jest stocznia, jest armator, który posiada linię, jest perfekcyjna organizacja, jest zaplecze finansowe. Najnowocześniejszy statek, niebudowany tego typu w polskich stoczniach od 30 lat i dający szansę na kontynuację właśnie tego ambitnego planu w postaci realizacji kolejnych jednostek tego typu i mam nadzieję, że nie tylko dla polskich armatorów, ale i również, który będzie produktem takim sztandarowym dla remontowej. To jest firma z najwyższej półki, która jest w stanie zbudować niemalże wszystko. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, od prezesów zaczynając, ale wszystkim innym pracownikom, którzy doprowadzili do zbudowania promu, który był też marzeniem Piotra Sojki. Był też marzeniem na pewno obecnego zarządu Grupy Remontowa. Bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami niezwykłej uroczystości wprowadzenia zupełnie nowego produktu. Z jednej strony produktu, który będzie rozsławiać polską banderę na Bałtyku, a może też na innych morzach świata, a z drugiej strony znakomity produkt, który będzie produktem eksportowym Grupy Remontowa i wizytówką naszej ojczyzny. Wszystkim budowniczym gratuluję.